Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Do Jezusa przyszli z Jerozolimy faryzeusze i uczeni w piśmie z zapytaniem: dlaczego twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: słuchajcie i chciejcie zrozumieć. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. Wtedy przystąpili do niego uczniowie i rzekli: wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie. On zaś odrzekł: każda roślina, której nie sadził mój Ojciec Niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy prowadzi, obaj w dół wpadają. Wiara to relacja. Człowiek wierzący poddaje się kierownictwu Boga, jest jak roślina przez Niego zasadzona i pielęgnowana. Niestety czasami nawet najpiękniejsze róże dziczeją, tracąc swoje piękno. W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus zwraca naszą uwagę na nasze zakorzenienie w Bogu. Faryzeusze zostali nazwani ślepymi przewodnikami ślepych, ponieważ chociaż znali prawo, nie rozumieli jego ducha i co jeszcze gorsze, nie potrafili nawiązać relacji z prawodawcą. Prawo Boże to nie zbiór przestarzałych i zacofanych przepisów, zakazów i nakazów. Prawo to busola wskazująca drogę do relacji z prawodawcą. Błąd faryzeuszy polega na tym, że prawo stało się dla nich Bogiem, a sam Bóg stał się odrealnioną ideą, abstrakcją, z którą nie da się wejść w relację. Oni wierzyli już nie w Boga, który jest ich ojcem, ale w tradycje, zwyczaje przodków i rytuały. Czcili, ale nie kochali, ponieważ w swojej wierze pozostali na powierzchni. Także nam, chrześcijanom, grozi taka postawa. Prawo ma swoją ogromną wartość, ale nie ono jest Bogiem. Prawo, zasady moralne, dogmaty i obrzędy liturgiczne mają nas prowadzić do żywej, osobistej relacji z Bogiem, do odkrywania piękna, prawdy i dobra, jakim jest Bóg. Zechciejmy szukać Boga w naszym życiu poprzez zdrową tradycję. Niech nasze chrześcijaństwo nie będzie bezmyślnym powtarzaniem rytuałów, ale coraz głębszym wchodzeniem w zażyłą, intymną relację z Bogiem, naszym Ojcem.